Istotnie zmalała liczba osób hospitalizowanych z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia koronawirusem, ale w suwalskim szpitalu wciąż przebywa kilkudziesięcioosobowa grupa chorych. Dzienne statystyki prezentowane w rządowych raportach nieco złagodniały w swej wymowie, ale wciąż daleko jest do optymizmu. Według danych opublikowanych w ciągu pierwszych 5 dni 2022 roku przybyło nam w mieście 51 zakażeń. Najspokojniej według raportu rządowego było 2 stycznia. Wykryto zaledwie 2 nowe zakażenia. Najwięcej dodatnich testów pojawiło się w statystyce po noworocznym weekendzie. We wtorek 4 stycznia serwis gov.pl poinformował o 19 nowych infekcjach. Ten wzrost można by tłumaczyć weekendową kumulacją, ale w kolejnym dniu dodatnie wyniki testu uzyskało 11 mieszkańców miasta. Dobrą informacją jest ta o zdecydowanie malejącej liczbie zgonów. W ciągu pierwszych 5 dni nowego roku infekcja zabiła w Suwałkach 2 osoby.